Boże Słowo, czyli to, czym chciałem się dzisiaj wieczorem podzielić, w tym tandemie dzisiejszym z moim synem, on miał wstęp, ja to kazanie. Mamy, jeżdżę, że tak powiem, do naszych sióstr, no i już teraz chyba brata też, do Jastrzębia, tam mamy nasze grupy i mamy akurat dziękuję. Mamy akurat Ewangelię Mateusza i kazania na górze, tam od kazania na górze zaczęliśmy i tam posuwamy się, posuwamy dalej, fragment po fragmencie i studiujemy to Boże Słowo, ale Bóg pokazał mi, że wiele z tych rzeczy, które tam gdzieś wypływają, które też dla nas są, dla mnie samego są zaskoczeniem tym, co Bóg akurat w jakiś sposób chce rozwinąć te myśli, skomentować, w jakiś sposób dotarło do mnie, że warto też się tym podzielić, dlatego że akurat kazanie na górze to jest taki fragment, gdzie jestem świadom tego, że mnóstwo kazań, mnóstwo rozważań, rozpraw i wszelkiego rodzaju mechanizmów przetrawiających ten tekst powstało. Wielu najmędrszych teologów pewnie powiedziało godziny kazań. Ja akurat nie korzystałem z żadnych z tego, co pamiętam, o rozważań, ale oparłem się tylko na tym, co w tych krótkich naszych spotkaniach Bóg powiedział mi, a ja mogłem to głośno przekazać dalej. Przeczytam fragment Bożego Słowa, bo to jest najważniejsze, abyśmy też mieli świadomość, że to jest główna jakby przyczyna, spotykanie się z Bogiem w Jego Słowie, w Jego Duchu, w Jego Kościele. Dlatego też powinniśmy zawsze wracać do tego i nie zapominać, że z tego miejsca nie chodzi tylko, żeby sobie tutaj poopowiadać różne historie, bajki i inne rzeczy, ale że to Boże Słowo ma moc i działa. Działa tak, jak Bóg chce i w osobach, które chce i tak, jak chce. Co nie zawsze jest jasne dla tego, kto tutaj stoi. Kazanie na górze. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. To jest 5 rozdział Ewangelii Mateusza. A gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie Jego. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc. Błogosławieni jesteście ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni ciści, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. I myślę, że z tym tutaj tekstem nie ma większego kłopotu. Można pewnie to wszystko opierać o odnośniki, tłumaczenia i tak dalej. Ale Jezus mówił do prostych ludzi, tam na tej górze. Nie wiem, dlaczego kazanie ma tytuł Na górze. Tutaj ktoś taki tytuł wstawił. Taka moja dygresja na marginesie. Kazania na górze, nie wiem, czy są jakieś tam na górze. Na pewno nie mamy do nich dostępu. Myślę, że trafniejszym byłoby tu kazanie z góry. Wszelka mądrość z góry pochodzi i tak też powinniśmy to traktować, że to jest kazanie z góry. I to jest właśnie coś, o czym chciałem powiedzieć, o tym, co z góry.
Człowiek z natury lubi łatwe rzeczy. Nie chcemy się trudzić ze wszystkim. Człowiek z natury jest też chciwy. I w tym dobrym, i w tym złym sensie. Chciwy może być bogactwa, jak rozumiemy, ale może być też chciwy sukcesu. Może być chciwy tego, żeby, nie wiem, czynić więcej dobrze. To jest taka dobra chciwość. Chciwość to jest jak nóż. Nóż może wyrządzić komuś krzywdę, ale może też podzielić się chlebem. I to jest też chyba tak z chciwością. Dlatego chce się więcej i więcej. Jest coś takiego w człowieku. Dlatego też lepiej dla człowieka, jeśli coś mu z czymś idzie łatwo, bo może tego więcej mieć, zrobić szybko, ponieważ wszystko w krótszym czasie zrobi. A kiedy jest łatwo? Wtedy, kiedy człowiek wie, co i jak ma zrobić. I w dodatku to, co zrobił, to działa. Wiecie, można dużo rzeczy narobić i nic z tego nie wynika, ale wiemy, że satysfakcje przynoszą nam rzeczy, które są efektywne, które zadziałały po prostu. Dzisiaj tu na dywaniku akurat drżałem tylko, czy więcej Rafał to mi nie zdradzi z tego, co chciałem mówić. Dziwnie tak się czułem, jakby ktoś mi przez ramię zaglądał, jak pisałem to kazanie, bo akurat odnośnik był dokładnie ten sam, którego chcę użyć. To jest tak jak składanie mebli z dużej sieci na i meblarskiej. Wiecie, wielu ludzi ma z tym doświadczenie, ja też już mam. Wysypujemy z pudełka, trudno powiedzieć co, masę rzeczy, które nijak nie przypinają tego mebla, których kupiliśmy. Jesteśmy załatwieni. Rozgrzebujemy to wszystko, ani początku, ani końca, ani metody, ani sposobu, kompletnie nic. I tak naprawdę warto by to wszystko zebrać do kupy i wyrzucić, bo co z tym robić? Dopóki nie dojdziemy do dna pudełka kartonowego i tam jest taka bajka obrazkowa, wiecie. Bajeczka, no i zaczynamy przeglądać tą bajeczkę w obrazkach, jak to ustrojstwo poskładać. I zaczyna się problem, jak to sobie zanotowałem, sublimacji koncepcji inżynierskich, skandynawskich, być może wizjonerów takich, wiecie. Sublimujemy tą technologię i objawienie. Już wiemy, najpierw musimy ustalić, gdzie jest góra rysunku, bok, tył, z której strony to czytać w ogóle. Jak to wszystko ustalimy, to w tym momencie ogólnie wszystko się zgadza. Tak patrzymy na koniec tej instrukcji, no to jest mniej więcej to, cośmy tam na tym regale w sklepie widzieli. Czyli chyba dobre to będzie. Zgadza się to mniej więcej. No i zaczynamy to nasze podejście do puzli. I tylko pojawiają się takie dylematy, bo widzimy coś na rysunku, patrzymy na tą rozsypaną kupę różnych rzeczy i próbujemy dociec, co jest co. Czy to jest to, czy z tej strony, czy to jest takie coś, a są czasami te rzeczy bardzo do siebie podobne. I taką zabawę rozpoczynamy właśnie z materią nieożywioną. Pojawiają się wątpliwości, konsultujemy to z nową instrukcją, patrzymy na te rysunki bliżej, dalej. Nasz umysł często poddaje wątpliwość to, co tam jest narysowane i konfrontuje to z tym, co tam żeśmy próbowali jakoś ogarnąć. Rozpoczynamy ten proces maczowania, czyli jednak próbujemy pierwsze te elementy do siebie zbliżyć, pierwszy etap, jakaś jedna strona, po czym jest znowu druga strona, drugi etap. No wreszcie jesteśmy poechtani mile, bo okazuje się, że tak jak w Biblii, czujemy się troszeczkę jak stwórca, bo mamy tak, że zeschłe deski się do siebie zbliżyły i połączyły się za pomocą śrubek jak ścięgnami. Już coś tam mamy. Tak? I tak to wygląda. Po drodze coś jednak czasem nas zaniepokoi, bo okazuje się, że gdzieś po drodze jakiś drobny element umknął nam. I mimo, że konstrukcja wydaje się być w miarę poprawna, to jednak coś jest krzywo. Coś gdzieś w jakimś tym procesie naszego stworzenia czy stwarzania na powrót umknęło mi. I tak można by dalej tą odyseję stolarską ciągnąć. Ten opis w jakiś sposób obrazuje pewną rzeczywistość duchową. Naszą rzeczywistość duchową, tak zobaczyłem to, że opis
nowonarodzenia, czegoś, co powstaje na nowo, czego nie było, a co, tak jak czytałem, te zeschłe kości, zeschłe deski się schodzą razem, łączymy je ścięgnami, coś powstaje. I niewątpliwie tą instrukcją jest Boże Słowo. Czy Bóg nie zna człowieka? Zna. Dlatego jest ta instrukcja. Człowiek, gdyby chciał poradzić sobie z nowonarodzeniem, z tym wszystkim, co ma być na nowo, to to byłoby tak, jakbyśmy wysypali te, z tego pudełka te deski i to wszystko, no i poskładaj to. No nie ma takiej możliwości. Bóg zna nasze skłonności i o tym, że mamy słabość przy podejmowaniu takich decyzji, kiedy nie mamy żadnych wiecie, przesłanek, żadnej instrukcji. Człowiek w końcu w jakimś takim instynkcie samoobrony gdzieś coś sobie wymyśli. I tak robią ludzie, że wielu sprawach, gdy nie mają podparcia w niczym, tworzą sobie jakieś swoje wyobrażenia Boga, tworzą sobie jakieś różne rzeczy, które, na które ich tylko stać, które wynikają z tego, że są ludźmi po prostu. Tylko to wszystko, co tworzy człowiek bez tej instrukcji, kręci się wokół jego własnego ego. Nie wyjdzie poza to jego ego, bo to jest cały jego świat. Człowiek, który próbuje sobie swoje wnętrze, swoje życie duchowe ułożyć bez tej instrukcji, niestety nie wychodzi poza własne ja, poza własny egoizm, poza własne myślenie. I to jest koniec. Jesteśmy, byliśmy, ale egoizm jest naszą częścią naszej cielesności, bardzo mocną. Nasze ciało jest wykładnikiem naszego ego. Bóg o tym wie. Jezus na górze przy tym kazaniu, po tych błogosławieństwach pokazuje nam dzisiaj też nowy projekt. Nowy projekt, nową rzeczywistość. Nie o wykładniku cielesnym, tylko o wykładniku duchowym. To jest taka nowa rzecz, którą Bóg, nowy projekt, którą Bóg przeprowadził. To jest tak troszeczkę naukowo skreślone. To wszystko, co w ciele człowiek robi, co robił, każdy może pamiętać ze starego życia, nie daje tak naprawdę satysfakcji. Ciągle gdzieś brakuje zadowolenia z tego, co zrobiliśmy. Ciągle nasze działania, mimo że coraz bliższe naszemu ciału i sercu, ale ciągle to nie załatwia sprawy. Czujemy, że tak jak z tymi meblami, gdzieś żyjąc w ciele, jakiś element ciągle nie pasuje, czegoś nam ciągle brakuje. Gdzieś pozostawiliśmy jakąś rzecz, która całą tą naszą konstrukcję skaziła. Brak tej rzeczy. Kiedy zastosowujemy Boży wykładnik, Boże Słowo, okazuje się, że w tej naszej budowli wszystko jest na swoim miejscu. Tak pokrótce można to scharakteryzować. Nasze wewnętrzny człowiek doznaje uwolnienia, spokoju i wszystko działa tak, jak należy. Tyle tytułem wstępu. Troszeczkę tego się mi dzisiaj zebrało. Bóg przekazał przez swoje słowo projekt, instrukcję. Nie wiem, czy tak traktowaliśmy Boże Słowo. Być może kiedyś takie określenie padło, być może otarliśmy się o takie podejście, ale tak naprawdę to jest instrukcja, chociaż z drugiej strony mamy taką naturalną skłonność, aby omijać te wszystkie kolejne punkty, żeby nie być takim dokładnym człowiekiem w tych wszystkich rzeczach, które Bóg mówi.
Bo przecież na końcu i tak mamy być zbawieni. Tak jest czasami z instrukcjami do różnych urządzeń, gdzie przelatujemy, a tutaj to jest. I pomijamy czasami ważny szczegół, który decyduje o tym, czy to urządzenie kiedykolwiek zadziała. Dawna instrukcja, ta stara instrukcja, tak to możemy nazwać, którą Bóg dał, zakładała istnienie wybranych, którzy mieli instruować lud Boży Izraelski na temat tego, jak mają budować, jak mają przycinać te deski na te meble, w cudzysłowie, jak mają to wszystko do siebie skręcać, żeby budowla była tą, którą Bóg zaplanował. Wiem, jak to się skończyło, że w pewnym momencie lud izraelski stwierdził, że to jednak wszystko jest za dużo zamieszania i zaczęto sobie po swojemu te deski do Bożej budowli docinać, takie jakie wyszły. Już nie pilnowano tego, że to ma być akurat taka deska, jak Bóg sobie zażyczył, tylko no, taka wyszła, taką mamy, taką budowlę budujemy, z byle czego. Ale to już nie była Boża budowla i okazało się, że mimo wybranych, mimo instruktorów, mimo tej instrukcji, człowiek ciągle gdzieś odchodził od tego, żeby punkt w punkt realizować tą Bożą instrukcję. Bóg też wiedział, że taki jest człowiek, dlatego to nie jest ostatnie rozwiązanie. Kazanie na górze, kazanie z góry tak naprawdę. Jezus jest tym rozwiązaniem, jest nowa instrukcja. Tak jak mówiłem, trudno to mówić o kazaniu na górze, raczej o kazaniu z góry. Jego wyjątkowość polega na tym, że o ile często bywa tak, że mamy instrukcję w postaci kopii, przekazywaną gdzieś tam i tak dalej, o tyle kazanie na górze to jest wyjątkowa wyjątkowość, kiedy Jezus osobiście przekazuje taką instrukcję. Czytaliśmy tutaj na początku o błogosławieństwach, ale tam to słowo dalej się rozwija i dotyka różnych rzeczy. Ja chciałem tutaj w tym momencie przejść do czegoś, co gdzieś skrywa się między tymi wersami, co powtarza się i co myślę, że dla mnie przynajmniej było odkryciem takim, wiecie, coś, czego nie widać tak naprawdę na pierwszy rzut oka, co maskowane jest przez zdanie, które wydają się nam zdane na wylot. Mamy tutaj Mateusz 5:17-20, tu mamy stare i nowe prawo. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Tu jest ostrzeżenie, bo pomieszanie instrukcji. Słuchajcie, problem, który znany był w czasach apostołów pierwszych i teraz też jest znany, ludzie próbują mieszać te instrukcje. Mieszać sytuację, kiedy Bóg w pewien sposób chciał działać w Starym Testamencie, dając stary tym instrukcji, i mieszać z nową instrukcją, którą dał Jezus przez swoje słowo, przez swoją ofiarę. Ostrzega tu Bóg o tym, żeby nie mieszać tych instrukcji, że te rzeczy, jeżeli próbujemy mieszać, to dodajemy do jednego słowa drugie słowo albo odejmujemy jedno słowo od drugiego słowa. Czyli wiecie, wycinamy sobie z instrukcji pewne fragmenty.
I efekt tego jest taki, że nie jesteśmy w stanie dokończyć budowli. Nie jesteśmy. To jest niemożliwe. Będzie brakowało nam fragmentu, którego nigdy nie znajdziemy. Bo ciągle będzie gdzieś wycięty, odsunięty na bok. Jest tutaj parę zasad wymienionych w tym kazaniu z góry, ale ciekawą rzecz myślę, że zauważymy. Parę zasad. Mateusz 5:21-22. Tutaj mamy taki podtytuł Gniew i przebaczenie. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. No mocne słowo, naprawdę. Jeżeli sobie pomyślimy, że tu chodzi o to, że się gniewam na kogoś, to no, gruby kaliber tutaj Jezus wytoczył. Ale czy tak to jest całkiem bezpodstawne? Owszem, możemy tutaj zdobyć się na taką, wiecie, świętoszkowatość, bo tak, tak, to są rzeczy takie, nie powinno takim być, ale tu Jezusowi w ogóle o to nie chodziło. Gdy się tutaj w ten tekst zagłębimy, musimy przeanalizować, jaki mechanizm ma gniew. Gniew to już jest jakby musztarda po obiedzie. Jeżeli występuje bodziec, jeżeli ktoś nas dotknie, no żeby się zagniewać, musimy zostać dotknięci, urażeni czymś. Coś ostrego musiało dotknąć nas. Jaki jest cel takiej sytuacji? Po co ktoś to robi? Ono robi po to, żeby nastąpiła reakcja. On spodziewa się tego, że jeżeli nas dotknie, to nas to zaboli. Jak nas to zaboli, to będziemy chcieli zareagować. I tutaj osiągnie swój cel, osiągnie zamierzenie, spełnienie tego. Doznamy ucisk i powinien być gniew. Powinna być reakcja, bo mamy źródło tego. Ostra reprymenda w takiej sytuacji, ale dlaczego? Pytanie jest takie, nie dlaczego taka reprymenda, tylko pytanie jest dlaczego weszliśmy w relację. Weszliśmy w relację człowieka, który nas chce zranić i zranił i odpowiedzieliśmy mu na to. Problemem tutaj nie jest to, że jeśli będziesz głupcze powiesz, to pójdziesz w ogień piekielny. Nie. Problemem jest to, że nie byliśmy oddzieleni. Nie byliśmy oddzieleni. A po czym to poznajemy? Bo nawiązaliśmy relacje. Gniew mógł do nas przyjść. Mogliśmy okazać gniew dlatego, że nas coś dotknęło, bo byliśmy nieoddzieleni. Nie było przepaści. A kiedy jest przepaść? Ano wtedy, kiedy oddzielenie równa się świętość. Dlatego Jezus mówi tutaj, że w ogień piekielny pójdziesz, bo nie masz świętości. I to jest proste wytłumaczenie tej sytuacji. Cokolwiek by tutaj było napisane, nie masz świętości, nie masz wstępu. Idziesz w ogień piekielny. Nawiązałeś relację, nie będąc oddzielonym, nie będąc świętym. Idźmy dalej. Cudzołóstwo. Mamy tutaj taki podtytuł Mateusz 5:27-28. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. No, taki śliski temat generalnie. Wiemy, że jest tutaj wskazanie, że to jednak mężczyźni mają z tym problem. W dzisiejszych czasach nie jest to do końca takie pewne, ale załóżmy, że chodzi tutaj o mężczyznę i kobietę. Mężczyzna patrzy na kobietę. No i zaczyna się problem. Ale problem nie zaczyna się wtedy. Problem zaczyna się trochę wcześniej. Kiedy mężczyzna patrzy na kobietę i mamy to, co zanotowano,
że patrzy na niewiastę i pożąda jest już po. To już jest po. Jego serce musiało być gotowe na to. To była tylko reakcja automatyczna. W momencie, kiedy jego serce było na to już gotowe. Cały problem rozegrał się wcześniej już. Jego serce było gotowe, żeby nawiązać relacje z tym grzechem. To, że to się spełniło, to była tylko naturalna konsekwencja. Dlaczego nawiązał tą relację z grzechem? Nie był oddzielony. Jego serce nie było oddzielone. I to był prawdziwy powód tego. Dlatego tutaj pisze pismo, że Jezus mówi, żeby oko sobie wykolić, jeżeli mamy taki problem. Prawe oko. Też ciekawa sprawa, że jest tutaj wymienione prawe oko, a wiemy, że prawość w Bożym Słowie jest jakby jego źródło tkwi w prawie tego słowa. Czyli jeżeli twoje prawe oko, które powinno być prawem, czyli powinno być sprawiedliwe, czyni takie rzeczy, wyłub je. Bo to nie ma znaczenia. Twoje serce nawiązało relację z grzechem, nie jest oddzielone. Czy ty masz to oko, czy tego nie masz, nie ma znaczenia. Wyłup to oko. Też jest sroga kara, kiedy Jezus mówi o tym, ale też nie chodzi o to, że jak jest to remedium, prosto rozumując, popatrzysz na niewiastę i zgrzeszysz, to wyłup sobie oko. Jezusowi o to nie chodziło. Jezusowi chodziło o to, że twoje serce nawiązało relację z grzechem. Usuń to wszystko, co tylko miało z tym związek. Usuń i ustanów znowu przepaść między twoim sercu, między tym a tym grzechem. Ustanów świętość. Gdyby to było takie proste, to wystarczyłoby być może oko wyłupać i mielibyśmy spokój do końca życia. No, jednym okiem da się żyć. Ale to nie o oko chodzi, tylko o serce nasze. O prawość tak naprawdę. Krzywoprzysięstwo. Mateusz 5, rozdział 32-37. Staram się, żebyśmy wszyscy tutaj dotrwali. 33-37. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysięg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla, ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest od złego. I tutaj dla Żydów to jest bardzo ważne, bo zresztą dla ludów wschodu tam jest mowa kwiecista, piękne zdania, to jest ich kultura. Ale przeczytajmy pierwszy, ostatni werset. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Przeszliśmy od starego i starej instrukcji do tej nowej. Tak, tak, nie, nie. Ale przyjrzyjmy się sytuacji, kiedy człowiek coś przysięga. Jeżeli jesteśmy po tej stronie, która przysięga, próbujemy poprzeć to nasze zapewnienie przysięgą, wzmocnić to, ale w domyśle nasze serce chce skorzystać z tej osoby, która jest naszym przedmiotem tej przysięgi, żebyśmy przeszli po niej i zrealizowali swój własny cel. Taki jest zamysł przysięgi tak naprawdę. Czy nie jest tak, jeżeli ktoś nam przysięga na coś i słyszymy to, to odruchowo nasz wewnętrzny człowiek próbuje się skulić jak potrącony kwiat przez jakiegoś robala. Gdzieś wewnątrz
nasz człowiek przeszywa, wewnętrzny przeszywa taka rzecz. Coś przez chwilę, jakiś cień przebiega. To, że ktoś chce przysiąc, próbuje wypracować taką płaszczyznę porozumienia, przez którą będziemy mógł dotrzeć do drugiej osoby. Jeżeli nam ktoś przysięga, też próbuje do naszego serca, do naszego wnętrza wypracować sobie płaszczyznę, po której będzie mógł przeprowadzić, przejść, dotrzeć do nas. Ale jeżeli nasza mowa jest tak, tak, nie, nie, za tak jest koniec, jest przepaść. Tak, to jest granica naszej świętości. Tak i nie ma nic dalej, jest przepaść. Jezus tutaj przywołuje nas też i przywołuje nam właśnie tą sytuację, nasze oddzielenie. Nasze tak to jest nasze oddzielenie, ucięcie. Słuchajcie, tak i nie ucina wszystko. Dalej jest oddzielenie, jesteśmy w tym momencie w świętości. Idźmy dalej. Tak, tak, nie, nie. Mateusz 5 rozdział dalej, 38, 42 werset. Zemsta. Ten tytuł jest wyjątkowo nieszczęśliwy, a fragment wyjątkowo często służy tak naprawdę oskarżaniu i poniżaniu ludzi wierzących. Ale przeczytajmy. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Tutaj mamy starą instrukcję. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. I najczęściej jest to koronny argument, żeby chrześcijanie dawali lać się po buzi po prostu. Macie dać się po buzi, lać z każdej strony, raz i drugi, bo jesteście chrześcijanami, bo tak wam tutaj pisze. I tak też niektórzy nauczają, że mamy dać się lać po twarzy. Ale czy tak naprawdę o to chodziło Jezusowi, żebyśmy byli workami treningowymi? Żebyśmy byli takimi, wiecie, popychadłami, że jak jakiś niewyżyty typ ma jakiś ciężki dzień, to poszuka sobie jakiegoś chrześcijanina i leje go po buzi? O to chodziło Jezusowi? A myślicie, że Boży lud tak właśnie ma funkcjonować? Coś nam tutaj chyba nie pasuje. I to prawda jest, bo nie o to tutaj chodzi. Ktoś chce nas uderzyć. Wcześniej mieliśmy sytuację, kiedy doświadczamy jakiegoś ucisku, który ma wywołać gniew. I mamy tutaj dokładnie taką sytuację. Kiedy ktoś nas chce uderzyć, chce z nami nawiązać relacje. Chce, abyśmy odczuli jego nienawiść i poczuli ból, żebyśmy weszli na ten sam poziom, zbudowali pomost i nawiązali z nimi relacje. W tej konwencji. Żeby się bić, żeby uderzać. I nadstawcie drugi policzek. A z czego to wynika? Czy to wynika z głupoty? Nie, to wynika właśnie z oddzielenia. Nie nawiązujemy relacji z tym, który chce nad nami się znęcać, chce nas uderzyć. Jesteśmy oddzieleni. Czy to jest drugi, trzeci, czy ileś tam tych policzków. Chodzi o oddzielenie naszych serc. O świętość właśnie. O tym mówi Jezus tutaj. Żebyśmy byli właśnie oddzieleni. Żeby ta relacja nie nastąpiła. Bo kiedy my budujemy relację z osobą, która na nas nastaje, stajemy się takim jak ona. Zostajemy zabrani z tego miejsca świętego. No i cóż mamy wtedy społeczności z Bogiem? Oddalamy się od Niego.
Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I teraz jak te słowa brzmią, w kontekście tego słowa brzmią troszeczkę inaczej. Bądźcie oddzieleni od tego. Trudno nam zrozumieć sytuację, w jakich był pierwszy Kościół, kiedy śmierć to nie była śmierć na Facebooku, tylko to była prawdziwa śmierć. I kiedy czytamy historyczne przekazy, jak, w jaki sposób oni to życie oddawali, to ciężko to nawet przeczytać. Ale oni znali ten fragment, doskonale wiedzieli, byli wyedukowani w tej instrukcji Bożej i to pozwalało im zwyciężać. Byli nietknięci. Nietknięci. Procesowanie się. Mateusz 5:40. A temu, kto się chce z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. I tu jest ciekawa sytuacja też. Zakładam, że to dotyczy ludzi wierzących. I zakładam też, że jeżeli jest proces, czyli jest spór jakiś, w którym tak naprawdę wina, niewinność nie jest do końca jasna. I to jest powodem tego, że dochodzi do procesu. Po prostu ludzie przekonani są o swojej prawdzie, o swojej sprawiedliwości, nie widzą nic innego. I sytuacja zachodzi bardzo daleko. Doszło do tego właśnie, że nastąpił proces. I co mówi Jezus? Jeśli chce zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. No nie życzymy sobie rozwiązania naszych spraw sądowych w ten właśnie sposób. No bo po co do sądu iść, jak chcemy od razu się poddać, oddać wszystko? Ale czy Jezusowi dokładnie o to chodzi? Z drugiej jednak strony, czy płaszcz, szata, kawałek szmaty, czy to wszystko nie przerosło nas troszeczkę? Ze zwykłego kawałka ścierki urosło tak bardzo, że nasz brat, siostra nie liczy się. Nasz bliźni. Za daleko to zaszło. I Jezus w tym słowie nawołuje, aby to zostawić. Słuchajcie, wiecie jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że jesteś na swoim miejscu, w swojej świętości i przez tą przepaść przerzucony jest ten płaszcz i szarpiesz się z kimś. Nawiązałeś z nim relacje, jest droga między tobą i nim. Ile trzeba, żeby ktoś mocniej szarpnął i wpadniesz w tą przepaść? I wypadniesz z tej swojej świętości. Jezus mówi, puść ten płaszcz i puść tą szatę, zostań w swojej świętości. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Pułapka. Daliśmy się złapać w pułapkę, w której nagle rzeczy, które tak naprawdę dał nam Bóg, Bóg nam może je zabrać, urosły do rangi takiej, że jesteśmy w stanie zostawić wszystko i tę naszą świętość. I to niekoniecznie jest akurat płaszcz, ale są to różne rzeczy w naszym życiu. Dajemy się oszukać w ten sposób, że robimy pomost między naszą świętością a czymś w świecie. I szarpiemy się. A to po wszystkim może okazać się, że była tylko zwykła szmata, zwykła ścierka. A zniszczenia są nieodwracalne czasami. Jest jeszcze fragment, werset 41. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie? No, w dzisiejszych czasach no, ciężko jakoś to zastosować tak jeden do jeden. No, mile, dwie chodzi się na wycieczki gdzieś w góry, ale myślę, że do tego chyba nie trzeba nikogo za bardzo przymuszać. I pewnie nie o to Jezusowi chodziło. Dawniej droga to była droga piesza,
głównie. Droga wyczerpująca, niebezpieczna, długa. W drodze zdarzało się wiele różnych, często nieprzyjemnych historii. Zaskakiwały różne rzeczy w czasie drogi, czy pogoda, czy różne sytuacje, czy można było zabłądzić. I tak to rozumieli tamci ludzie. Ja myślę, że dzisiaj trochę inaczej ta droga wygląda. Zostało coś. Dziś nikt nie pokonuje tych mil, ktoś z kimś, żeby gdzieś poszedł w jakimś celu. To odeszło. Ale jest nasza droga, jest nasza droga. Nasze życie jest naszą drogą. I gdyby tak chwilę się zastanowić, a mamy akurat sprzyjające okoliczności, jest wieczór, jest spokój, cisza, to właśnie nasza droga, nasze życie przypomina czasem, wiecie, lot meteorytu, lot jakiejś komety. Ogromna prędkość, masę rzeczy, która jest gdzieś tam w obrębie tego ciała niebieskiego zogniskowana i niszczy wszystko, co na drodze napotka. Przelatuje przez galaktyki, przelatuje przez kosmos i na chwilę tylko gdzieś można ją zobaczyć. I czasem tak jest z naszym życiem. Ale na naszej drodze, tak jak i tutaj jesteśmy, nasze drogi gdzieś się krzyżują czasem. Dzisiaj w tym miejscu skrzyżowało się parę dróg. Mamy wspólny czas i możemy z sobą przebywać. Możemy przebyć jakąś niewielką odległość. To jest akurat w czasie, nie wiem, półtorej godziny. Czasem mamy możliwość w tym naszym zabieganiu skrzyżować nasze drogi z drogą kogoś, kto z głosem przedwczorajszym coś do nas mówi, że chce coś od nas i musimy się ustawić od na wiecznej, żeby nie wiedzieć dokładnie, z czego składa się jego ubranie. I wtedy Bóg do nas przysyła kogoś, kto być może nie potrafi tego własnymi słowami powiedzieć, ale być może chce, żeby z nim przejść tą milę. Milę w jego życiu. Ta mila może trwać 5 minut, może 2 minuty. I może się okazać, wiecie, że jedno słowo spowoduje, że kogoś zabije i ten człowiek nigdy się nie podniesie już. Ale jedno słowo może spowodować to, że zacznie szukać, że dotrze do niego i że uratuje mu to życie. I takie świadectwa też słyszymy. Co się dzieje, kiedy nasze drogi krzyżują się z drogami kogoś, kto prosi, żebyś przeszedł z nim mile? Ja też mogę powiedzieć, że ja sobie z takimi sytuacjami nie radziłem i dalej jest to dla mnie trudne. Bo ogrom tych kłopotów, problemów, które podchodzą do nas, jest taki, że nie wiemy, co powiedzieć tak naprawdę. Być może trzeba po prostu przejść tą milę albo dwie, żeby pomóc komuś. Wiecie, w drodze, jak jest dwóch, to trudniej jest pomylić drogę. Jeżeli ktoś słabnie, słania się, drugi go jest w stanie przytrzymać. We dwójkę też się obronią, o tym Biblia pisze. Dlatego też tutaj, jeśli kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę. Ktoś samotny chce, żeby z nim przejść tą milę. Dzisiaj ta mila tak właśnie wygląda. To jest ten czas, kiedy ktoś chce z nami przejść. Może to jest bezowocny w 60 na 50, na 61 przypadków, ale skoro Jezus nie podał nam tutaj statystyki, nie podał nam składu procentowego, ile razy mamy, a ile razy mamy tego nie robić, to znaczy, że ta instrukcja obowiązuje nas. Ta instrukcja nas obowiązuje.
nasze serce ma być na to gotowe, ma być święte, ma być oddzielone, ale też mamy mieć uwagę skierowaną na to, co w instrukcji jest napisane. Pilnujmy tego. Moja mama mówiła, patrz, z czego żyjesz. Pytanie, z czego my żyjemy? Czy my żyjemy z dnia na dzień, żyjemy z wypłaty? Żyjemy z tego, że dobrze się mamy? Z czego żyjemy tak naprawdę? Jeżeli żyjemy dzięki tej instrukcji, to nie wycinajmy w niej okienek. I kiedy przyjdzie chwila, kiedy trzeba być posłusznym, to nie szukajmy relacji z grzechem, ale świętymi bądźmy. Dobrze wybierajmy i korzystajmy z dobrodziejstwa tego słowa właśnie i z życia świętego w Jezusie Chrystusie. Tego nam życzę i życzę nam tego, abyśmy potraktowali poważnie tę instrukcję, żebyśmy nie omijali tutaj nic z tego, co słyszeliśmy, abyśmy szukali wszelkiej pomocy w tym słowie, aby też się nie okazało, że też nasza budowla jest kulawa gdzieś w którymś miejscu, że coś pominęliśmy. Z tym nas zostawię, bo znam też, że wytrzymałość ludzka ma swoje granice, żebyśmy nie padli wszyscy. Majestat Twój nie wstrzymał Cię, korony swej wyrzekłeś się. Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Mój grzech, mój brud zmazałeś sam. Kiedyś zmarł i zmartwychwstał. Teraz rządzisz Ty nad niebo wywyższony. Ciebie, Panie, wielbić chcę. Tylko Ty zmieniłeś serce me. Na zawsze, Panie, będę kochać Ciebie. Bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Tobie, Jezu, dzisiaj śpiewam w uwielbieniu. Ciebie, Panie, wielbić chcę. Tylko Ty zmieniłeś serce me. Na zawsze, Panie, będę kochać Ciebie. Bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wysłonić mnie. Tobie, Jezu, dzisiaj śpiewam w uwielbieniu. Ciebie, Panie, wielbić chcę. Tylko Ty zmieniłeś serce me. Na zawsze, Panie, będę kochać Ciebie. Bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Tobie, Jezu, dzisiaj śpiewam uwielbienie.
majestat Twój nie wstrzymał Cię, korony swej wyrzekłeś się, wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś.